logika Ursynowa wydawała mi się bardzo piękna, bo pomysł Komisji Edukacji Narodowej, pomysł ulic równoległych i poprzecznych wydawał mi się bardzo ciekawy i w pewnym momencie zachciałem tutaj przyjechać. Dostałem mieszkanie na ulicy Kulczyńskiego. Na ulicy Kulczyńskiego dostałem mieszkanie bardzo sympatyczne, szykowne, urządziliśmy sobie bardzo dobrze, mieliśmy wtedy dwoje dzieci. Mieszkanie było dosyć spore i wygodne i pamiętam, że wyrzucałem śmiecie. Śmiecie się wyrzuca. Dziś wyrzuca się do bardzo fajnie pomyślanej izby czy pomieszczenia kameralnego, do pubelki, która oczekuje na mnie. Wtedy się nie wyrzucało śmieci obok siebie. To znaczy do dziury, która kiedyś będzie blokiem następnym, bo taka była logika. I jakie było moje zdziwienie? Mianowicie zobaczyłem, że obok kręcą się moi koledzy z filmu Filip Skonopi. Cała ekipa, prawie wszyscy aktorzy, prawie wszyscy z ekipy technicznej. Okazało się, że Bareja realizuje Alternatywy 4. Tam podszedłem, zobaczyłem, dowiedziałem się jedno, bo ponieważ Jurek Bończak, który grał u mnie główną rolę w filmie Filip Skonopi, grał u Barei też dosyć znaczącą rolę. Dowiedziałem się, że próbowałem dzisiaj społeczeństwu powiedzieć, że w ostatnim ujęciu filmu miałem takie ujęcie chyba najbardziej trafione dla tego filmu. Pokazałem dozorcę, który zamyka dom, żeby spał. Miał komplet kluczy i jak cele więzienne zamykał klatki, zamykał klatkę, krzyczał do góry, żeby gasić światło, żeby spać, nie gadać. I dowiedziałem się, że bohaterem filmu Barei jest dozorca. Grał go Wilhelmi. W związku z tym ucieszyłem się bardzo, że chyba to jest temat społeczny. Zamieszkawszy na Kulczyńskiego, dowiedziałem się, że obok będzie kino, że obok będzie jakiś sklep, że obok będzie być może księgarnia, że obok będzie cokolwiek. Jedyne, co było dla mnie ciekawe, to to, że chodząc po ulicach spotykałem na przykład naszego kolegę Andrzeja Brzozowskiego, reżysera, który de facto zamieszkał naprzeciwko mnie. W związku z tym okazało się, że tylko są ludzie. Przychodząc tu, gdzie teraz jesteśmy, Domu Sztuki, tego Domu Sztuki nie było, były takie ciągi kontenerów stały i mówię, to jest chyba materiał na film.